Ja to mam w tym. Dajcie, kochani. Uczymy się po raz trzeci. Skończyła. Proszę wejść. Aha, tam, no to dobrze. Dobra. Także już. Chyba będzie dobrze. Po rozpoznaniu sprawy lekarz Katarzyny Gross-Grafin von Walderdorf, prawo wykonywania zawodu 1541058, obwiniony o to, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku na piknik relokacyjnym przy Szpitalu Uniwersytetu Medycznego Ginekologicznego w Poznaniu lekarz Katarzyna Gross-Grafin von Walderdorf szerzyła informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną na temat szczepień przeciwko COVID-19. Czynnie propagowała postawy antyzdrowotne, działając na szkodę pacjentów i całego społeczeństwa, czym naruszyła artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w artykule 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. Prowadząc indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Okręgową Izbę Lekarską w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 na terenie województwa śląskiego i małopolskiego nieprawidłowo prowadziła dokumentację medyczną następujących pacjentów. I tu ze względu na informacje pozwolę sobie przeczytać tylko Mateusz B, Patryk B, Wiktoria B, Bartek O, Edyta K, Justyna K. I w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie województwa śląskiego i małopolskiego używaniu właściwej pieczątki, której treść zawiera doktor medycyny dr.med. A powinno być lekarz, czyli lek. Ponieważ lekarz Katarzyna Gross-Grafin von Walderdorf nie posiada specjalizacji ani tytułu naukowego doktora nauk medycznych, co stanowi naruszenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej 110 łamane przez 05 łamane przez 4 z dnia 16 września 2005 roku. Działając na podstawie artykułu 78 ustawy 1 oraz ustawy 2, artykułu 83, artykułu 89 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, Okręgowy Sąd Lekarski prostuje oczywistą omyłkę w opisie popełniania zarzucanego przewinienia zawodowego zawartego w punkcie 1 polegającą na sprostowaniu błędnie podanej daty rocznej przewinienia jako 2020 zamiast 2021 w wyniku sprostowania, o którym mowa powyżej punkt 1 niniejszego orzeczenia otrzymujące następujące brzmienie. W dniu 1 sierpnia 2021 roku na pikniku laktacyjnym przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego i Ginekologiczno-Położniczego w Poznaniu lekarz Katarzyna Gross-Grafin von Walderdorf szerzyła informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną na temat szczepień przeciwko COVID-19. Czynnie proponowała postawę antyzdrowotną wobec szkody pacjentów i całego społeczeństwa, czym naruszyła artykuł 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w artykule 53 ustawy z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. Sąd uznaje winnym obwinionego lekarza Katarzyny Gross-Grafin von Walderdorf popełnienia zarzuconych jej przewinień zawodowych opisanych w punktach 1, 2 oraz 3 powyżej oraz wymierza obwinionemu lekarzowi Katarzynie Gross-Grafin von Walderdorf następujące kary za każde z przewinień zawodowych. Za przewinienie zawodowe opisane w punkcie 1 wymierza karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 1 roku, zaliczając na poczet odbycia wyżej wymienionej kary faktyczny okres odbytego przez obwiniony tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie
Po postanowieniu Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie sygnatura 12 mam przez 2021. Za przewinienie zawodowe opisane w punkcie 2 wymierza karę upomnienia. Za przewinienie zawodowe opisane w punkcie 3 wymierza karę upomnienia. Określa koszty postępowania na kwotę 1620,41 zł, którymi w całości pouczeniem. Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stroną przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, które należy nie za pośrednictwem Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bielsku Białej. Odwołanie co do winy rozstrzygnienia karze. Proszę usiąść, bo jeszcze to Okręgowy Sąd Lekarski uznaje, że przewinienia zawodowe zarzucone obwinieniem z odniesieniem o ukaranie znajdują odzwierciedlenie w materiale zawodowym w aktach sprawy. Nie zmieniło tego stanu fakt przedstawienia przez obwinioną i obrońcę nowych dowodów w sprawie. Wypowiedź oskarżonej z dnia 1 sierpnia 2021 na pikniku laktacyjnym w Poznaniu przy szpitalu ginekologiczno-położniczym, porównująca program szczepień na COVID kobiet w ciąży i karmiących piersią do eksperymentów medycznych przeprowadzanych w czasie II wojny światowej poza zagładę, wywołuje uczucie strachu przed proponowanym postępowaniem medycznym, tym samym propagując postawę antyzdrowotną. Nadmienić przy tym należy, że szczepionka na COVID-19 w momencie wyżej wymienionej odpowiedzi była zatwierdzona do stosowania. Udowodnione zostało, że dokumentacja medyczna proszę wyjść. Czy to jest aktualność? Proszę wyjść. Na początku protestu, ponieważ nie ma w języku ludzi cywilizowanych. Ja nie będę powtarzać kolejny raz. Proszę opuścić salę, którą opinię przerywać. Nie ma. Proszę nie przerywać, bo jeszcze nie jest skończone. Sprawiedliwości. Wszystko, co usłyszałem do tej pory, kwalifikuje się po prostu, żeby... Proszę opuścić salę. Tę sentencję. Proszę opuścić salę. Nie jesteście Państwo nawet prawnikami, nie potraficie ogarnąć nawet dat. Obwiniacie o przestępstwa pod... No, wezwiemy policję. Pan wyjdzie, albo wezwiemy policję. Proszę Pani, wyjść i przyrywać sądowi uzasadnienia. To jest parodia. Proszę wyjść. Bardzo dobrze, że będzie to uwiecznione. Tu jest Pana opinia, dziękuję. Proszę Pani, jaki jest stan wiedzy aktualnej medycznej? Czy Pan rozumie? To nie jest temat... Aktualny stan wiedzy medycznej, proszę mnie nie dotykać. Rekomendacja dla szczepienia dzieci została cofnięta w całej Skandynawii, w całej swojej nieprzemności i ignorancji medycznej. Zaprzeczacie stanowi wiedzy aktualnej medycznej i wprowadzacie dopiero na terenie Rzeczpospolitej. Nie ma w ogóle wolne sądy. Państwo opuszczą na czas. Wolne sądy Rzeczpospolitej rozliczą Was z każdej tej nikczemności, a Pana Panie... Nie opuścimy tej sprawy. Pana Panie Niedorzeczniku... Panie, nawet wezwać policję, nie opuścimy. Odeślę do szkoły podstawowej, jeżeli Pan ją zabezpieczy. Logice, jeżeli Państwo nie opuścicie tej sprawy, jeżeli Państwo nie będziecie to inicjowali, to ogłoszenie sądnego wyroku... Bawicie się w Bogu, a tym Bogami nie jesteście. Nie jesteście sędziami. Nie jesteście lekarzami, nie sędziami. Nie potraficie nawet przetłumaczyć. Nawet nie potraficie logicznie używać tego, żeby korzystać. Nie potraficie przetłumaczyć z języka łacińskiego, typowego dla tego środowiska, dokumentu nadającego pani doktor ten tytuł naukowy. Czy pani taki posiada? Po niemiecku i starożytnej łacinie, której pani nie rozumie. Dlatego pani nie przyjmuje tego do wiadomości. Prawnie są mecenasi, nie dają tego głosu. Przerywacie w ciągu przesłuchania 20 razy docena sobie głos. Dosyć to jest parodia. To, co wy tutaj odstawiacie. Cyrk, normalny cyrk. Na to się nie da patrzeć. No trudno słuchać. No nie da się tego po prostu. Żeby nie uruchomić po prostu swojej głosu. Nasze poczucie sprawiedliwości zostało właśnie urodzone. I wiara w sprawiedliwość. Nie ma tutaj żadnej sprawiedliwości. Jesteście pogani. Analfabetą zawodowym. Aktualny stan medyczny, wiedzy medycznej wygłosił pani obywatel. Cała Skandynawia. Będziecie wszyscy za to osądzeni. Wszyscy będziecie siedzieć. W wolnej, niepodległej Polsce. Za wszystko wcześniej czy później zapłacicie wy i wasze dzieci. Stan, i to jest straszne, co aktualny stan wiedzy medycznej. Aktualny stan wiedzy medycznej.
został podany jako cofnięcie rekomendacji dla szczepienia naszych dzieci. Na pewno nie. Skandynawia ogarnęła się, a wy do tej pory nie możecie. Widzicie w urokach średniowiecza. Trzeba was otrzepać i zastaniemy. Pogonić jak... Hańba. Tu nie można być dla nas. Jak pani może funkcjonować w tym środowisku? Jak pani w ogóle może spać? Pani szpina do tego. Bo mnie to już wkurzało, nie? Nie, ja już idę zaraz. Czy tutaj w ogóle idę?
Aha, do Dejna. Dobrze. I co pani doktor pomyśli? No tak jak jest. Czyli dolejemy dalej. Służalczyki żyją za nasze pieniądze, kurczwa i zębią za nie robolę. Rozstawiali sobie pałace. O, kogo my tu mamy? Cały szwadron. Pan tędy proszę wyjść. A co nam tu pan mówi, gdzie my mamy wyjść? Co wyjdziemy, gdzie chcemy? Mój syn chciał do policji wstąpić. Po co żeście przyjechali na gnębić obywateli normalnych? Teraz to tylko, pieniędzy żyjecie. Teraz to już tylko można pozamiatać. Wy nie produkujecie nic. Żyjecie z podatków ludzi, którzy na was pracują. Na co żeście przyjechali tutaj? A myście skójcie tych farów, którzy tutaj nie wpuszczają normalnych Polaków do budynków użyteczności. Nie zgadzam do zatmienia mojego wizerunku. A kim pan jest? Kim pan jest? A kim pan jest? Kim pan jest? To po co pan tutaj przyjechał? Skoro pan jest funkcjonariuszem, to jest pan osobą publiczną. Nie ma, nie ma. Więc pan może sobie koncert życzeń uprawiać u siebie w domu. To można go zepsuć, ale to nie zamyka się. Ale to trzeba się dobijać, trzeba kopać, trzeba się przepchać do domu. Ale nie zamyka się budynku użytecznego. Obywatelami, to jest budynek. Trzeba być Wesesłanów? Jak nie będzie nas, no bo to tak, was... Teraz taką, no, niestety, ale taką funkcję pełnicie. Taką panią logikę. Taką mam logikę. Pełnicie taką funkcję dokładnie tak, jak w czasie II wojny światowej. Niczym się nie różnicie. Niczym. Jak nie będzie... Ojen. Sąd da się wyjechać, czy mi mogę wejść tam do... Ale wliczono od daty pierwotnego zawieszenia, tak więc kara w sumie kończy się w listopadzie. Za pozostałe przewinienia związane z naukowym tytułem i dokumentacją została udzielona kara upomnienia. Nawet nie nagany. No i koszty została pani doktor obciążona kosztami postępowania w wysokości około... 1620 zł i 20 euro. Komitety obywatelskie wpłacą, ale nie zdążyłem tego wygłosić. Tak jest. Wyrok jest nieprawomocny. To oznacza, że obie strony mają prawo ten wyrok zaskarżyć do Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie. Jest 2 tygodnie na złożenie odwołania od chwili doręczenia wyroku na piśmie wraz z jego pisemnymi zasadami. I to tyle. Do końca nie usłyszeliśmy ustnego uzasadnienia. Dużo emocji było, pojawiło się na sali. Przygotowane zostało ustne uzasadnienie. Czy nam jest koniecznie potrzebne uzasadnienie z ust niegodnych takich jednostek? Ja bym chciał mieć takie uzasadnienie, tak jak wspominałem na początku rozprawy, które będzie się odnosić do moich argumentów. Bo najgorsze jest to, że jeżeli się przedstawia argumenty i ktoś nie odnosi się do tego w ogóle, bo ja rozumiem, że może powiedzieć, nie masz racji, bo na przykład takie badania mówią co innego. Albo nie masz racji, bo nie. Albo nie masz racji, bo to jest już nieaktualne, bo teraz kwestia została opisana przez naukowców w ten sposób. Ale jak ktoś w ogóle się nie odnosi do tego, co twierdzimy, jakie dowody przedstawiamy, bo to jest taka sytuacja najgorsza z możliwych. No bo... Właczający powadze sądu, zasadą prowadzenia procesów. Uzasadnienie każdego wyroku powinno zawierać między innymi odniesienie się do linii obrony podniesionej przez obwinionego lekarza. Fundowane przez takie uzasadnienie w rodzaju materiał zgromadzony w sprawie wskazuje na... Jest takim uzasadnieniem, które tak naprawdę niewiele mówi, niewiele przekonuje. I to tak jakby to obie strony ciągle były po dwóch różnych... Zobaczymy, jak będzie pisemne uzasadnienie, jak będzie wyglądała kwestia pisemnego uzasadnienia. Będziemy wtedy rozważać
odwołania. Na razie na dzień dzisiejszy jest to wyrok nieprawomocny, każdy może zaskarżyć. Mówić nie potrafią, ale napisać być może. Każdy zaskarży, czy co? Rzecznik może zaskarżyć do Warszawy o... Znając, że chce ostrzejszego wymiaru. A, dokładnie. A słuchając to, to jest większa prawda. Miejmy nadzieję, że to jest cięższy, czyli żeby się spotkać jeszcze pod naczelnością. No nie jest, że będzie mniej emocji, ale... Właśnie chodziło o to, żeby oni weszli na salę, wiesz? Z Warszawą mamy najgorsze. Ale z ja już się tego dożyję, żeby ten dusz przestał. No to ja myślę, że... Podziękujmy! Brawo! Dziękujemy! Dziękujemy! A w ramach retorsji izba pod sąd! 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 Sąd kapturowy! Kochani, teraz wszyscy jesteście zaproszeni do White House'u Darka. Spóźniona, ale odbędzie się debata, odbędzie się nasza konferencja. Skoro Izba chciała ocenzurować głos pani doktor w kwestii ryzyka preparatów u kobiet w ciąży, to niech ta prawda idzie jeszcze szerzej. Mimo, że z opóźnieniem, bo miało być o 15, to teraz się odbędzie, ja zaraz spojrzę. To może jeszcze jakieś zdjęcie zrobimy pamiątkowe wspólne, nie? Nadmiaru emocji te panie tam odbędzie się, górze, jak tam dotrzemy. Na pewno wszyscy będą miały zaburzenia. Krystyna, Krystyna, może jakieś zdjęcie zrobimy wspólne? Może zrobimy wspólne zdjęcie! Zapraszamy! Na parkingu. Na to zasługują. Na to tylko zasługują. Dają szansę. Kasia, idziemy tam jeszcze zdjęcie zrobić. Wszyscy. Nie, albo pod Izbą czy na tle ściany, żeby nie reklamować. Czekaj, ja muszę tu wziąć... To dobrze, to takie nomiary gdzieś tam na... No właśnie, czekajcie, ja tylko kto tu teraz będzie zdjęcie robił. Czekajcie, musimy to tu jakoś zorganizować. Na ich tle może. Na tle policji. Możemy za nadle. Czekajcie, tam czy gdzie? Albo tutaj, co? Tam jest zamknięty toaleta. Z tej strony jest to. Czekajcie. To już wyłączyłam, ja to nagrywałam na tym. Teraz by trzeba może ten, może zdjęcie by trzeba, może byś twoim zrobiła jeszcze, bo ja nie wiem, czy to wyłączać, czy nie. Widziałaś? Tego nie widziałaś chyba, bo... Ten, co mnie wyprosił, nie ten, no ale wiesz, ten, co się działo koło tego wyprzedzającego. Czekaj, a który robi ci lepiej zdjęcie? Ten robi świetnie. No to czekajcie, no to ktoś by musiał nam... Ja zrobię zdjęcie. Co? Ja zrobię zdjęcie. Tylko mi powiedzcie, który co nastawcie i ja zrobię. Nie, chodź to kogoś. Nie, ja nie muszę być. Czekajcie, chodźcie. Tak, żebyśmy się zmieścili. Pani też. Tam, no, też gdzieś. A później najwyżej pani. No, czekajcie, bo ja muszę... O, jest. A, to mecena. Chodź tu. Uwaga, teraz wszyscy się uśmiechają, bo przecież zwyciężymy! 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 O, jeszcze mecenas do nas przyjdzie. Przyjdzie. Chodźcie do zdjęcia! On jest policją. Czekajcie, na razie muszę to bokiem dać. Wszyscy
są, czy jeszcze są zdjęcia? Uwaga, zdjęcia! Cheese! Marmolada. To tym drugim też zrób. A to drugie? To się musicie wymienić. Wymienić się musicie. Też? Uśmiechamy się. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy. Czy już wystarczy? Znaczy, nie wiem, bo ja teraz relacje robię. Aha, relacje. Ja się myślałam, ale... No to fajnie. Czekajcie. To nie wiem, się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. No też pojedziemy, nie? Tak, jedziemy, nie? Mam nie. Hej. A nie jedziecie tam? Nie, ja muszę z młodym szkołą jeszcze. Sprawdziany jutro muszę nadrobić jeszcze. No ja. Myślałam, że wiesz, poszedłbyśmy tam, jakby to było o tej 15. No, o 16 miało być, ale widzisz. Kurde, a to się przedłuży aż do 6. Na razie. No, na razie. Także. No bo ciągle coś miałam, ja teraz na tydzień jadę do... Żyjesz? No to idziemy, dobra. Żyjesz? No żyję. Dziękuję ci bardzo. No nie udało się jednak, ale próbowałem. No, czekajcie. Powiedzcie, że ciężko było, ale dziękuję bardzo. Ale teraz tak więc tak się zakończyła rozprawa naszej doktor Katarzyny Bross-Walderdorf. Rozprawa została przerwana, policja przyjechała, no ale... Teraz kończymy transmisję na tym, ale być może jeszcze raz się połączę z Wami, bo jedziemy teraz na konferencję. Także za jakiś czas być może się znowu połączymy, więc na razie żegnam Was. Zajcie, kto ma jedno miejsce! O. Jeszcze raz rzut na Beskidzką Izbę Lekarską. I widzimy się White House Utarka na ulicy Zwardońskiej. Dalszy ciąg będzie konferencja.